Witam wszystkich, Krzysiek Kata. Jest pożytek, pszczoły pięknie budują i w tym momencie zaczęło bardzo dynamicznie przybywać pszczół. Ja co prawda jestem zajęty budową, zaraz pokażę swoją budowę, ale nie można odpuszczać, trzeba tutaj działać, bo naprawdę no, rozwój przybiera w tej chwili bardzo fajne tempo. Na tej niskiej ramce sprawy mają się w ten sposób, że ta rodzina siedzi już na 4 korpusach. Właśnie dostała tutaj 3 dni temu korpus węzy. Ta rodzina ma 3 korpusy. Tutaj ma gniazdo i miodnię, która nie jest jeszcze oddzielona kratą odgrodową. Matka weszła i zaczerwiła takie małe półkole, a pszczoły zaczynają to obkładać miodem. Najwyraźniej jest to sygnał, że akurat tym pszczołom, tej matce brakuje wysokości na tych 2 korpusach, więc ja postanowiłem, korzystając z tego, że jest pożytek i pogoda, wrzucić korpus węzy między czerw i oddzielić to kratą odgrodową. Oddzielić to kratą odgrodową, matkę zgonię na dół i pszczoły już tutaj będą formowały sobie gniazdo na 3 korpusach, z czego centrum to będzie świeży korpus z tej węzy, którą dzisiaj podam. Góra to będzie ten korpus środkowy, który teraz jest na środku, a dół to będą stare ramki. Ja działałem w ten sposób, że poszerzając gniazdo dawałem ramki z węzą na górę, zdejmując ramki, na których pszczoły zimowały na dół. I te ramki będą tutaj do wycofania, do odkładów, do ulików weselnych. No fajnie mi się to wszystko zgrywa i no, w tym momencie biorę się do pracy, daję korpus węzy. Mam nadzieję, że nie działam zbyt wcześnie, ale też mam dzisiaj taki luźniejszy dzień. Budowa też bardzo wiele dyktuje, tempo działania, sposób działania i ja muszę tutaj pszczół pilnować, żeby mi się nie wyroiły. Pszczoły siedzą w nadstawce, ja tu muszę sprawdzić, czy tu nie ma matki. One tej nadstawki jeszcze nie obsiadają tak bardzo mocno, ale mi też na tym za specjalnie nie zależy. Dam im korpus tutaj pomiędzy korpusy i one tu się będą koncentrować, a nadwyżki miodu wynosić do góry. Tutaj jest czerw, więc one też będą musiały tutaj siedzieć, będą musiały się zorganizować i tak to będzie działać. Zobaczymy, czy to tak będzie działać. Generalnie zabieg jest bardzo prosty. Muszę odkryć jeszcze raz. Zabieg jest bardzo prosty. Zdejmuję 2 korpusy z góry. Daję korpus węzy. Sprawdzam, czy na górze nie ma matki. Jak jest, to wypuszczam na korpus 3. Stawiam miodnie. Odgradzam to kratą odgrodową. Co robię? Korzystając z okazji, wycofuję już paski. O, już tutaj nie będę zaglądał. Wycofuję paski. Korpus z węzą. Korpus z węzą. O, bardzo ładnie. Trzeba pozdejmować te nadbudowy. Miseczki w nadbudowach. Ciekawe, czy w nich coś jest. Bardzo ciekawa rzecz. One są puste, ale już jest dobrze. Już trzeba dokładać, bo jak już one budują miseczki w takich miejscach, to trzeba uważać. Zupełnie inaczej. Luks. Tak. będzie, to już zgonię tam na dół. Będzie cacy. Pszczoły tą miodnię dostały z takim bonusem dla nich. Czyli muszę ją trochę odbudować, bo była podniszczona. Przez myszy. No tu już ramka taka fajnie zalana nawet. No i to jest tutaj miejsce już, gdzie matka weszła, podczerwiła. Pszczoły układają wianuszek miodu. Bo tutaj są jajeczka, tutaj jest wianuszek miodu. Matki nie widzę na razie. Wyraźnie matka zeszła niżej, bo nie ma jej tutaj. Za sekundkę wezmę. A jest, o proszę. Urzędniczka. Urzędniczka. Poszła sobie na dół. Ja teraz spokojnie mogę położyć kratę odgrodową. I miodnia. I teraz jesteśmy przy rodzinie, którą pokazywałem na ostatnim filmie o Langstrotach. To jest ta rodzina, która miała dołożoną węzę. Ona tę węzę odbudowała. W tej chwili już dostała cały kompletny korpus. Ja już wycofuję ciasto. Wycofuję ciasto, wycofuję paski. Wycofuję te ocieplenia. Pszczoły się bardzo ładnie rozwinęły i wymagają dostawienia trzeciego korpusu. Ten trzeci korpus akurat w przypadku tej rodziny... będzie dostawiony w ten sposób, że korpus, który stanowi poduszkę powietrzną, pójdzie na górę. Ja tu dołożę ramek i powstanie miodnia. Na razie jeszcze nie oddzielana kratą odgrodową, ale w perspektywie jakiegoś tygodnia pewnie trzeba będzie tak zrobić i w miarę rozwoju rodziny dokładać im dalej korpusy już z węzą, tak żeby pszczoły miały cały czas zajęcie. No tak patrzę, że perspektywa na prowadzenie rodzin na tej ramce niskiej jest taka, że 5 do 6 korpusów to musi być na rodzinę pszczół. Najlepiej by było, gdyby gniazdo było na 3 korpusach. Od dołu stare ramki do wycofania, zakładane pierzgą, a potem już czerw z żelaznym zapasem. To jest bardzo ważne, żeby na wyjazdy później, jak się zdejmie miodnie z pierwszego miodobrania, to żeby na las miały cokolwiek żelaznego zapasu na wypadek załamania pogody. Rodzina jest dość dobrze zaopatrzona. Przyniosła sobie dużo miodu. Taka to jest praca na tej rameczce, bez przekładania ramek. Od momentu, kiedy pszczoły osiągną ten rozwój, który umożliwia im zajęcie 2 pełnych korpusów, bez przekładania ramek, bez cudowania. Po prostu działamy na pełnych korpusach. Bardzo mi się to podoba. Ta ramka jest do wycofania, bo są resztki pokarmu zimowego. Ale dobrze, bo to jest taki łomnie ramka. O tak, czerw te ramki. Tu też wycofam. Susz, węza. Ledwo odbudowana węza. Taka ledwo odbudowana węza. I to rodzina dostaje 10 ramek. Jeżeli matka tu wejdzie troszkę pod czerwi, to ok, to nic tu nie będzie się działo. Ważne jest, żeby pszczoły miały teraz przestrzeń do góry. Będą sobie znosić miód, a ja będę decydował, co i kiedy oddzielać kratę odgrodową. To w trakcie, bo na ten moment nic nie jestem w stanie aż tak przewidzieć, żeby wiedzieć, jak to będzie wszystko szło. To są kolejne pszczoły z Klenar G10, bardzo fajnie rozwijająca się rodzina. Ja tutaj 2 dni temu dokładałem węzę i obraz był zupełnie inny. Teraz tych pszczół bardzo szybko przybyło. Pszczoły są za zatworem, ja tu muszę szybko działać, dokładać na pełny korpus, bo grozi tutaj wybuch. Wycofuję te zatwory. Tak, wycofuję zatwory, wycofuję folię spod spodu. Daję pszczołom miejsce i później odwracam korpusy. Niech jak odbudują i zaczerwią podaną węzę. Raz. Na tej ramce już jest czerw, matka chodzi. Nie wiem, czy widać. Chowamy matkę. Aha. Chowamy matkę i teraz tak, podana ramka węzy, odbudowana, zasiana jajeczkami, ramka taka dopakowana miodem troszkę, ramka ta jest jeszcze w porządku, kolejna ramka węzy. Odbudowana, zasiana jajeczkami i już larwy są. No i teraz szukam takiej ramki, którą mógłbym dać na dół. Paski wycofuję. O, to jest taka ramka, która pójdzie na dół. Trochę miodu, trochę... ramki węzy. Ja już się nie boję takiego działania. Pszczoły są silne. Dadzą sobie spokojnie radę. Tą węzę odbudują. Matka zaczerwi. Widać, pszczoły już zaczynają pogrubiać komórki, magazynować nektar. No czas tutaj jest działać, dokładać. O, może jeszcze inaczej. Może tak. Może tak. Jest korpus dolny, trzeba wywalić te nadbudowy. Te nadbudowy to jest efekt takiego, no, są ramki z nierównego drewna i dlatego to tak wychodzi. O. Pierwsze co to pszczoły do ula. Tak. szczerb tą ramkę. Tak, i tą wycofaną z góry ramkę daję w to miejsce, daję w to miejsce. W ten sposób powstają mi dwa pełne korpusy, które mam nadzieję za chwilę będą przykryte miodnią. Rodzina wystartowała niezbyt silna z zimy, ale proszę bardzo, jest koniec kwietnia, a ja tu zaraz lada moment będę dawał korpus na miód. Więc tu jeżeli rozmawiamy, czy można, czy się daje robić na takiej niskiej ramce, no widać, czy można, czy się daje. A plastyczność, elastyczność tego systemu jest tak fajna, że naprawdę warto jest się pobawić. Ja oczywiście to mówi się, ślubu z tym nie brałem, jeżeli wyjdzie na to, że coś mi tu z tym nie idzie, że te wydajności są gorsze, będę szukał innych rozwiązań, ale na ten moment jest naprawdę fajnie. No i teraz ostatnie ujęcie, pełen rysztulek bojowy, no bo pszczoły szalone, pszczoły wariatki, pszczoły agresywne, chociaż ja trochę sposobu na nie znalazłem, ja im po prostu nie żałuję roboty. Dostały, w tej chwili tutaj mają miodnię, pod miodnią dostały korpus węzy, to wszystko jest jeszcze nieoddzielone kratą odgrodową, więc zobaczymy, czy tam matka wejdzie w ten korpus z węzą i zaczerwi. No ale robota dana, pszczoły troszeczkę się ogarnęły, troszeczkę się uspokoiły. Tutaj na górze jeszcze w niektórych ramkach miejsca trochę jest, ale generalnie można powiedzieć, że to, co one tu przyniosły, to jest korpus miodu. To jest korpus miodu, który jest już praktycznie w 70% posklepiony. Tak to wygląda. Piękny, piękny miód. Pszczoły sklepią. Tutaj matka nie weszła. Tam na dole jest korpus węzy. Pszczoły, pełno pszczół jest w tym korpusie. One to wszystko odbudowują teraz. Widzę, że już sporo jest odbudowane. Działają i niech działają. Mają robotę teraz. Są dużo spokojniejsze, dużo łagodniejsze. Ta rodzina trochę wyhamowała z tempem znoszenia miodu, z tempem znoszenia pożytku. A to dlatego, że dostawały regularnie węzę i matka regularnie tą węzę zaczerwiała. Więc mają troszeczkę... O, tutaj matka jednak weszła. Zaczerwiła to na trudnie, trochę na pszczoły. Trzeba będzie to jednak oddzielać kratą odgrodową. I to już to zaraz zrobię. Ale to spokojnie. Jednak sobie tutaj pszczoły weszły, zrobiły matce miejsce, jednak tutaj pszczoły weszły. No to ja to zaraz ogarnę. Tutaj te ramki, które matka zaczerwiła, dam do dolnego korpusu, tego, który pszczoły odbudowują. Dwie ramki węzy wyciągnę na górę i tu ładnie wszystko poleci dalej. jeszcze się zastanowię, co z tym zrobić. W każdym razie, jakby nie było i co by nie było, to ocena stanu rzeczy jest dość jednoznaczna. Na dwóch korpusach matka chce jeszcze iść do góry. To widać, to czuć. Matka chce jeszcze iść do góry i chcąc jej zapewnić miejsce do czerwienia, chcąc pszczołom zapewnić, o tutaj też jest delikatnie ciapnięte, chcąc pszczołom zapewnić taki komfort, który pozwoli im posiadać żelazny zapas pokarmu, trzeba pszczołom dać 3 korpusy do gniazda. Dolny korpus, stare ramki, wypełnione pierzgą, trochę czerwiu, rozlewnia nektaru, środkowy korpus, full czerwiu, górny korpus, czerw, o tak to okolony wianuszkiem miodu z żelaznym zapasem. I wtedy to wszystko będzie miało ręce i nogi i sens. Tak to widzę. Zobaczymy, co pszczoły powiedzą na te moje pomysły. Ja na razie tego jeszcze nie kratuję. Mi w tej rodzinie zależy na tym, żeby tego czerwiu było jak najwięcej. Termin kratowania to będzie jakieś 3 tygodnie przed pierwszym miodobraniem. Już niedługo. Ja wtedy wstawię... Zobaczę, czy to widać. Widać. Ja wtedy wstawię tutaj pomiędzy czerw korpus z węzą. Tutaj dam kratę i powstaną 2 miodnie. Mam nadzieję, że wypełnione na koniec pierwszego pożytku nektarem. Ale to w trakcie i docelowo 5 korpusów, korpus pracy na górę, 6 korpusów docelowo na koniec maja. Zobaczymy, czy to się uda. No i na koniec dla tych, którzy wytrzymali ten przydługi film, krótka migawka z budowy. Tak wygląda dobudówka. Tutaj w środku będzie pracownia pszczelarska, zaraz tam wejdziemy, ale teraz ujęcie z zewnątrz. Budowa w trakcie. Dzisiaj dzień przerwy z racji tego, że no ma padać, więc ma być zrywany stary dach. Nie chcieliśmy tego robić, to będzie przełożone. Komin, który sam wymurowałem, to własnymi rękami 6 metrów w górę. Z moim lękiem wysokości to się udało, więc no można się przełamywać, można robić rzeczy, o których człowiek wcześniej by się sam nie podejrzewał. W środku budowa wygląda tak. Tutaj to duże pomieszczenie to będzie pracownia pszczelarska. Najprawdopodobniej ścianka działowa, która będzie oddzielała z tej strony. Tak, tu będą drzwi wejściowe od pasieki. Wejście tutaj. Krótka ścianka działowa i dalej cała duża przestrzeń do pozyskiwania miodu. Kotłownia z kominem. Korytarzyk wyjściowy od domu i mała łazienka. Taka dobudówka w sumie 40 metrów kwadratowych, z czego 25 metrów to jest 22 metry, to jest pracownia. Trzymajcie się, pracujemy teraz bardzo intensywnie, bo pszczoły, no tutaj u mnie to jeszcze ta budowa, więc filmy będę rzucał w miarę możliwości. Dziękuję za zainteresowanie, dziękuję za oglądanie do końca. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Cześć!